1939 roku w tym budynku, podobnie jak teraz, swoją siedzibę miała poczta. Gazety prawdopodobnie wykorzystano wówczas do uszczelniania okien. Odnaleziono je kilka dni temu. Dostaliśmy je od pracownika poczty, który znalazł je czy sam, czy przy udziale osób trzecich na terenie poczty w trakcie remontu, kiedy wymieniano okna. Gazety, jak nie trudno się domyśleć, są w fatalnym stanie. To są gazety legnickie, to się nazywa Niederschlesische Tageszeitung. Był to organ NSDAP, no, taka typowa propagandówka, gdzie no, niezbyt miłe historycznie rzeczy często pisano. Natomiast jest też część lokalna na końcu, w której możemy dużo właśnie miejscowych ciekawostek znaleźć. Gazety będą poddane zabiegom konserwacyjnym. Trzeba je rozprasować, oczyścić i następnie trzeba będzie przetłumaczyć to, o czym wówczas w Legnicy się pisało. Właściciel portalu pobieżnie już gazety przeglądał. No, mamy 29 listopada 1939 roku. I mamy tu informację, że okręt podwodny pod dowództwem komandora Gintera Prina zatopił statek angielski. I co ciekawe, dzień później, czyli 30 listopada, jest zdjęcie tego, czyli brytyjski ciężki krążownik klasy London zatopiony przez okręt kapitana Prina. Już po świętach na stronach portalu powinny być umieszczone pierwsze tłumaczenia i informacje, co z gazet udało się wyczytać.